Toriel blokuje nam drogę. Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Underfell. No i ostatnimi razy tutaj dostaliśmy troszkę mały wpiernicz od duszka. Czas go pokonać. Może tym razem nam się uda. Za pierwszym razem może. Ale jest naprawdę trudny. O, co jest? O, dobra. Weźmy sobie go. O, dobra. No to czas na walkę. Cheer up. Oj, oj, oj. Nie no, ten atak jest chory. No to szybko widzę. Zostałem sprowadzony na ziemię. Item candy. Dobra, no spróbujmy jeszcze raz. Cheerować go. Ulala. Czerwone to są te mocne, nie? Dobra, udało się. Teraz candy. You ate monster candy. Restore 10 HP. O. No nie no, ten atak. Dobra, no to widzimy się, jak uda mi się tutaj go rozwalić. Udało się! Udało mi się! O, założył. Nie bądź nieśmiały. Bobuda zdaje to knockout the answer for me. O co chodzi? A, masz smak. O! Udało się! Zwykle nie zostawiam wrogów żywych, ale ty jesteś kimś. Nie będę kontynuował blokowania twojej drogi. Żegnaj. Ale mi się podoba tutaj ta muzyka taka. Fajna jest naprawdę. Spider-Bake! Co to będzie? A tu nic nie ma. Nie mogę sobie kupić ciasteczka? Nie. Szkoda. Dobra. Idziemy w górę. Ale tu już widzę, że jest jakaś monstrualna żaba. Nic nie mogę sprawić? O. Miau, miau. Miau, miau. Okej. Okay. Czyli nie chce nas zabić. Okej, okay. Dobra. Co tu jest? 100 golda. Weźmiesz to? Tak, wezmę. Chesius je. Mów i ten sok. O Jezu, w środku znajdujesz zjedzoną przez mole skarpetę. Tak, biorę. Tu są jakieś kości. Chest jest full of gold. Muscle this gold. Nie, nie będę brał golda, który jest fake. Ale widzę, że chyba otwieramy. You can feel smell of rotten. Zgniłe mięso. O Jezu. Są jakieś dźwignie chyba. I teraz powinno być otwarte? Tak, jest otwarte. Czyli musieliśmy wszystko zobaczyć. W niektórych były skrzynki. Znaczy, w niektórych były dźwignie. Tutaj zamknięte jest. O nie. Znowu spadamy. Do więzienia wpadliśmy. Witaj. Czy możesz pożyczyć mi 15 golda? Tak. Dobry wybór. Znaczy, nie wiem, dlaczego jesteś, czujesz się niekomfortowo. Może powinieneś patrzeć na pewne rzeczy inaczej. No, ja sobie zostanę tutaj. No to zostań. Ale jak ja mam się teraz wydostać stąd? O nie. O! Okej. Udało się. Mogę cię wypuścić? Halo? Czemu to jest więzienie? Dzień dobry. Ribbit. Co tutaj robisz? Zamknij te drzwi! Umrzemy, jeśli ona nas znajdzie. Co? To kto tu jest? Ta pańczyca? Dobrze, zamknę ci drzwi. Nie chcę, żebyś tutaj zginął. Domyślam się, że to jest ta pajęczyca, tak? Czy nie? Oby nie. Chociaż jestem ciekaw tej walki. Czyli tu jest zamknięte. Ok. I znowu spadek.
Nie ma tego. Nie ma ananaska. Ananasek, gdzie jesteś? A tutaj coś ciemnego jest. Mogę otworzyć? Nie. No, cholerne. Dobra, jak ja mam do tego podejść? Może tu muszę spaść? No, co tu chodzi? Poklikałem chyba wszystko. I nie... Co? Bo udało mi się jakiś przycisk odpalić, ale nie wiem jakim cudem. O nie. Mam złe przeczucia. Wiedziałem. No wiedziałem. Nie mogę się ruszyć. Taka walka będzie? Nie! Nie! Nic nie mogę zrobić. Pomocy! Niech ktoś mnie uratuje. Nie! Żegnamy. Co jest? Proszę, pomocy! Budziliśmy się. Gdzieś. Co to za mi... Doriel! O, w końcu się obudziłeś. Teraz proszę. Przyjdź do głównego holu. Ale kurczę. Widzicie jaki budynek? Znaczy jakie tutaj... Kurde, ale ładne wszystko. Puk. O nie, nie będziemy podnosić książki, bo jeszcze się zdenerwuje na Nestoriel. A wydaje mi się, że tutaj nikt nie jest dobry. Proszę, podążaj za mną. Pokażę tobie dom. Ale kurczę, pałac. Co jest? Rozumiem, że masz dużo pytań. Ale... Ja po prostu uratowałem cię teraz ze śmiertelnej pułapki w ruinach. Mimo wszystko powinieneś być wdzięczny, że tu jesteś. Ponieważ jest to najlepsze miejsce w ruinach. A to jest kuchnia. Jeśli chcesz, mogę ugotować ci ciasto. Jak to dla ciebie brzmi? Z chęcią. O, jest już zrobione. Po prostu poczekaj chwilę. Okej, czyli mam poczekać tej, ale... Nie, nie chcę wziąć książki. Pełno itemów mam pewnie. Skarpetę mam, scyzorki. Co to jest? Info. Sharp scissor, be careful. Okej, ale... Fake gold. Socks, info. Made out of sock and battery. To jest item. Chciałbym, tak. Sock is equipped. To jest skarpetka z baterią w środku. To już taka niezła broń. Tylko trochę broń więzienna, to mi się wydaje. Jak gdyby tam było mydło. Słyszysz Toriel wołającą ciebie. My idziemy dalej. Coś tu jest. Musimy zebrać książki i włożyć je tam. Dobra. Czyli to jest ten sekret? Czy coś? Dobra, ale... O, witaj. Ciasto jest gotowe. Możesz wziąć kawałek z kuchni. Z chęcią wezmę, ale ja jeszcze pozbieram... książeczki. Tak. Pick it up. Tu mamy ciasto. Not enough space inventory. Dobra, to ja sobie wyzwalę... Stick. Tak. Ale po co nam te książki? Kurczę, mogę wziąć tą książkę z... Ojej. Teraz ona ma chyba w ręku ją. Czyli tu była książka, do góry była jeszcze książka. O. Tu będzie coś? Nie ma. Tutaj? Tu jest zamknięte. Się w pokoju jeszcze się przyjrzę. O, jest książka. Dobra, no tak, zbiorę wszystkie książki, jeśli mi się uda w ogóle, no to się widzimy. Żeby już was tutaj nie zamęczać poszukiwaniami.
nie wiem, zebrałem wszystkie książki, które tu widziałem, jeszcze ich nie oddałem, ale chciałbym się jej zapytać, jak mogę opuścić ruiny? Będziesz potrzebował klucza do tego. Ale jest ukryty bardzo dobrze, więc nie znajdziesz go. Ale ja chcę wyjść. Nie rozumiesz, co się stanie, jeśli opuścisz to miejsce? Asgore cię zabije. Jeśli będziesz miał wystarczająco szczęścia. Jeśli nie, umrzesz nawet szybciej. Ale nadal chcę wyjść. Naprawdę nie rozumiesz. Nie opuścisz tych ruin. Dlatego, że jesteś w moim domu, powinieneś nauczyć się dobrego zachowania. Dostaliśmy karę. Zostaniesz tu na jakiś czas, dopóki się nie nauczysz. I zostawi. Ale dobra, książka jest. Took the book. This matters only seems soft in fact. Wydaje się, że to jest miękki materac, okej. Okay. Jak my mamy wyjść? Nie myślę, że teraz ja będę siedział tutaj przez wieczność. The gaze from the painting. Czyli tu jest... Gaze to przypadkiem nie jest jakiś... Taki wiaterek, coś? Tam po prostu... Ty, to co ja mam zrobić teraz? Serio mam teraz czekać? Jeśli tak, to trochę głupota jest. Może tu coś jest? Nie. Dobra, poklikam wszystko może. Ewidentnie nic nie ma. Niby mam scyzorki, znaczy scyzorki. Nic, poczekam jakiś czas, może mnie wypuści. Bo ja nie widzę tutaj. O, mogę usiąść. Dobra, no to siedzimy i czekamy. O, widzicie? Coś się chyba ze mną dzieje. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, jak zachowywać się. Tak, rozumiem. Muszę stąd uciec. I to jest moje jedyne wyjście tutaj teraz. No cóż. Książeczki. Mam nadzieję, że wszystkie już zebrałem. Kurczę, jedna. I to jest ta jedna, którą ona pewnie trzyma w ręku. Tak się domyślam coś. To jak ja mam zrobić? O! Nie ma jej. Nóż mogę wziąć? Nie mogę wziąć. Czyli... Brakuje nam jednej... Czy to jest książka? Dobrze mi się wydaje? Nie. Tutaj nic interesującego. Musimy pójść do pokoju Toriel. Gdzie ona się podziała? Chcę jakąś walkę dalej. Passcode? Jaki passcode? Boże. Kurczę, już nie wiem co zrobić. Ty! Się dał przejść! Ostatnia książka. Pick up the book. Yes. Jakieś ładne kwiatki. Access the night. Dobra. Mamy ostatnią książkę. Jestem ciekaw co teraz. Czy coś się otworzy? Pokazuj mi to. Tak. Otworzyło się. O nie, tu mogę patrzeć na...
na to, co się dzieje. Tak, dziury w oczach z obrazu, standardowo. Co mogę z tym zrobić? Coś się włączyło, ale nie wiem co. Czyli ona może mnie obserwować. Ja ty. No nie jest to dobra wiadomość. Dla mnie przynajmniej. Okej, tutaj popatrzy. Uhuhu. Czyli każdy obraz ma swój... Nawet mój pokój! Pokój Toriel. I nawet tutaj. You bad. Widzieliście? Na obrazie? Jesteś niegrzeczna. Nie mówcie, że będę walczył z Toriel. Jeśli tak, ale będzie... Czemu w ogóle się... Muzyka przestała grać? No już... Już się wzdraszyłem. No ale w sumie co nam to dało? Nic nam to nie dało. Toriel nadal sobie gdzieś łazi. Czemu nas w ogóle zostawiła? Tutaj nie. Ty, ale widzicie? Zadrapania są tutaj. Tutaj też są jakieś... O co chodzi? Mogę usiąść sobie i poczekać na nią? Czy to coś działa, czy nie? Bo jeśli nie, no to tak trochę słabo. Chyba nie. Widzę, że się nic nie zmienia. Ale... O, jest! Akces... Ojoj. Boję się, co mnie tu czeka. Komputery jakieś ona ma tutaj. Co jest? Ale nic... O co tu chodzi? Jakieś tutaj... 1328. Dobra, mamy. Mamy kod. Kurczę, gdzie był kod? Ten kod potrzebny? Teraz zgubiałem już. A w jej sejfie. 1328. Klucz. Mamy klucz. Szybko. Ucieczka. Zapiszemy grę szybko. I nie ma nas tutaj. Aha. Ty, to gdzie mam wsadzić ten klucz? Nie, ta muzyka mi się strasznie podoba. Dobra, tutaj, nie, to tutaj? O, jest. Ucieczko! Jak ona tu będzie jakimś cudem, to się zdziwię. Pójdźmy w lewo najpierw, może to coś będzie. Ciekawego. No, jestem ciekaw, co będzie na końcu tego tunelu. Co, walka jakaś? O. Zatrzymaj się. Nie powiesz mi, dlaczego chcesz odejść? Zewnętrzny świat jest znacznie gorszy niż to, co widziałeś wcześniej. Jestem jedyna, która może się tobą zaopiekować. Więc proszę, cofnij się. Wróć. Ale nie byłbyś tutaj, gdybyś nie chciał uciec, prawda? Toriel blokuje nam drogę. Sprawdź, Toriel. Atak 80! O kurde, ale... Co jest? Ty, ale ja nie mogę? Toriel uśmiecha się na moment. Sper? Nie mogę jej zesperować, nie mogę nic. Będę musiał ją zabić? Bo nie mam akt nic. Speruj.
No to nieźle. Through you. No to cóż, dostajesz na łeb ze skarpetki. Nie chcę tego robić dla Toriel, ale no muszę. Kurczę no, to jest, o wiele szybciej to leci. Ale wybuch. Ja mam wrażenie, że ja nic nie zrobię. Czy ona tyle ma HP? Że to jest chore. Ja tracę strasznie dużo życia. Item. Candy. Stort 10 HP. O, fajnie. O, jeszcze lepiej. Nie no, tutaj są o wiele trudniejsze te rozgrywki. Dobra, to idziemy jeszcze raz tam. Ale tym razem pójdziemy sobie w prawo. Jestem ciekaw, co będzie. A, nic nie ma. No, jesteśmy ponownie. Kurczę, ale naprawdę, jeśli mamy to pokonać w ten sposób, to jest praktycznie niemożliwe. Zobaczcie, ile ona ma życia. I po 25 bije. Wcześniej to ona była na hita, a teraz to jest, kurde, już... ciężki boss. No serio, dostałem tym candy. A, czyli za każdym razem, kiedy respię sobie życie, ona robi te wybuchy. Ja ginę po prostu jak pajac. Dobrze, rozumiem. Dobrze, no sperujmy. O nie. Czemu to jest... Ona tak mocno bije, to tak boli. Ja nie wiem. Dobra, te ataki są już ogarnięte. Mercy, speruj. Teraz jest to. O nie, nie, proszę. Item. Scissors. Tego nie mogę, fake gold też nie mogę. Mam tylko... Do leczenia miałem tylko te candy. Niestety. Tu nie mogę stracić HP. To będę już szczęśliwy. O, dziękuję. Stop it and fight! Czyli już... Coś się zmienia. Czyli mogę ją zesperować. Okej. Bo nie no, ciasto muszę użyć. Przepraszam, jeśli się zdenerwujecie, ale... No muszę. 99 HP respi. Co to jest za atak? Mercy. Wystarczy! No to już jest troszkę mroczne. O, uda się. Przechodzimy. No skończ to, proszę. Ała! Nie. No ile to trwa? Ten atak jest chory. Już mi się zaczyna kręcić w głowie, no. Nie, jeden HP mam. Jest! Uśmiech zniknął z jej twarzy. Myślisz, że możesz przeżyć tak po prostu? Musisz walczyć, żeby dostać się na powierzchnię. Robię to dla twojego dobra. Więc proszę. Umrzyj teraz. Albo w przyszłości będziesz miał spotkać się gorszy los. Nie no, jeszcze? Ty, ale tutaj, w tej wersji, na Toriel serio chce zabić. To jest, kurde. Bo tam się bała. Znaczy, bała się, nie chciała. Kochała nas. Should the battle continue. Speruj. O, udało się. Więc tak to jest. Ty naprawdę chcesz stąd wyjść bardzo. Chcesz stąd tak bardzo wyjść. Nie mogę cię zatrzymać na wieczność, ponieważ nie chcesz. Ale proszę, zapamiętaj. Tu jest zbyt dużo potworów, które chcą cię zabić. Bądź silny. I może dotrzesz do powierzchni.
Żegnaj. Flowey! Naprawdę nie rozumiem, co ty próbujesz zrobić. Musiałeś ją zabić, przynajmniej. Ale to nie ma znaczenia teraz. Nadal jestem twoim jedynym przyjacielem, pamiętasz? Ale uważaj. Wszystkie potwory, które spotkasz od teraz, nie będą takie słabe i przyjacielskie. No dobra, rozumiem. I co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Underfell. I to koniec. Nie. Kurczę, naprawdę fajnie się grało. Szkoda, że to jest koniec. No dobra. To trzeba znaleźć jakąś inną fanowską gierkę fajną. Możecie napisać w komentarzach tutaj, co byście chcieli zobaczyć. A ja tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i pa pa.